Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję oczywiście za zaproszenie. I także dziękuję Państwu, że zechcieliście spędzić to popołudnie z Danielem Chodowieckim tutaj. I postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Daniel Chodowiecki jest bardzo ważną postacią dla gdańszczan, przede wszystkim dlatego, że się po prostu tutaj urodził i dwukrotnie powrócił do Gdańska, jednak większość swojego artystycznego i dojrzałego życia spędził w Berlinie. Tam zdobył wykształcenie i osiągnął sukces głównie jako rytownik. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę przede wszystkim ilustracji do różnego rodzaju książek, do literatury pięknej, naukowej, pism estetycznych, sztuk teatralnych, poezji, śpiewników, modlitewników, ponad 2000 akwafort. Dzisiaj, kiedy mierzymy się z tym imponującym dorobkiem tego artysty, mamy problem, ponieważ graficzna twórczość Chodowieckiego wymaga od odbiorcy przygotowania. To nie jest tak, że patrzymy na jego dzieło i wiemy, na co patrzymy, tylko powinniśmy zgłębić także, co to dzieło ilustruje. Niewielkie ryciny, w większości ilustracje do ówczesnych wydawnictw, kompozycje gęsto wypełnione miniaturowymi postaciami, mnogość wątków, których odczytanie wymaga od odbiorcy znajomości literatury i przede wszystkim trudna technika akwaforty. Od połowy lat 60. XX wieku do chwili obecnej można zauważyć coraz liczniejsze próby dokładniejszego i głębszego naświetlenia właśnie struktury otoczenia kulturowo-społecznego Daniela Chodowieckiego. Prace te są coraz częściej traktowane jako takie dokumenty wizualne służące jako źródło historyczne, materiał ilustracyjny, między innymi w rozważaniach na temat ówczesnej mentalności, moralności. I takie podejście nie do końca oddaje sprawiedliwość artyście, jakim był Daniel Chodowiecki, ale jak za chwilę spróbuję to zobrazować, nie stoi także w całkowitej sprzeczności z istotą i charakterem jego twórczości. Daniel Chodowiecki był synem, skąd ten Gdańsk w życiu Chodowieckiego? Był synem pochodzącego z Torunia kupca zbożowego Gottfrieda Chodowieckiego, który otrzymał obywatelstwo gdańskie w 1724 roku. I tego samego roku ożenił się z Marią Henriettą Eyri, należącą do gdańskiej społeczności hugenockiej. I ta społeczność hugenocka będzie miała ogromny wpływ potem na rozwój Daniela Chodowieckiego. To byli francuscy kalwiniści i znaczący napływ kalwinistów tutaj francuskich hugenotów do Gdańska nastąpił po 1685 roku, po wydaniu przez Ludwika XIV edyktu, który delegalizował we Francji kościół reformowany. I powtarzając za profesorem Kościelakiem, grono osiadłych tutaj hugenotów w Gdańsku w najlepszym okresie mogło liczyć około 100 dorosłych osób, czyli nie była to jakaś taka duża i wpływowa grupa. I rodzice Daniela wzięli ślub w 1724 roku w kościele świętego Piotra i Pawła, tutaj niedaleko, gdyż od lat 80. XVII wieku w tym kościele także odbywały się nabożeństwa dla właśnie uchodźców religijnych z Francji. Matka Daniela Chodowieckiego prowadziła prywatną szkołę przy ulicy Świętego Ducha, o której pisała Joanna Schopenhauer we swoich wspomnieniach. Ale powróćmy może do Daniela, który urodził się jako drugi z licznego grona dzieci państwa Chodowieckich w październiku w 1726 roku. Wówczas Chodowieccy mieszkali przy ulicy Grobla 1 i pierwsze dziecięce lekcje sztuki Daniel pobierał u swojego ojca, kupca, który amatorsko tworzył miniatury. Niestety w 1740 roku ojciec Daniela zmarł i Daniel był wówczas 14-letnim chłopcem. Matka z sześciorgiem dzieci, ponieważ już ich była szóstka, musiała wyprowadzić się z tego wynajmowanego domu na ulicy Grobla do
domu przy ulicy Świętego Ducha. Stąd w literaturze często pojawia się informacja, że Daniel Chodowiecki urodził się przy ulicy Świętego Ducha. I rok później Daniel Chodowiecki, w związku z tym, że sytuacja rodziny była raczej dość trudna, musiał rozpocząć pracę w sklepie korzennym siostry swojej babci. Jednocześnie cały czas równolegle pobierał nauki malarstwa miniaturowego. Malarstwo miniaturowe, malowanie miniatur było bardzo popularne w XVIII wieku. I pobierał te nauki od swojej ciotki, Justine Eyrie, która uczyła się tego fachu w Paryżu. Jest to bardzo ciekawy wątek, który zupełnie nigdy przez nikogo nie był zgłębiany, bo generalnie wątek twórczości kobiet raczej nigdy nie cieszył się popularnością. Może teraz będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, ale z pewnością ta artystka miała ogromny wpływ na rozwój Daniela Chodowieckiego. Daniel Chodowiecki popracował u swojej ciotki 2 lata, ponieważ firma właśnie korzenna zbankrutowała i rodzina zdecydowała, że Daniel Chodowiecki dołączy do swojego brata starszego do Berlina, wyjechał, gdzie znajdowała się reszta rodziny. Tam mieszkał brat ich matki, który prowadził sklep z artykułami gospodarstwa domowego. I jak Chodowiecki wspomina w swojej biografii, cały czas pracując właśnie w sklepie swojego wuja, równolegle próbował amatorsko zdobywać umiejętności w tworzeniu miniatur. Cały czas brakowało mu tego podstawowego artystycznego wykształcenia. Nigdy przecież tak naprawdę nie szkolił się ani w rysunku, ani w perspektywie. Tak naprawdę był po prostu samoukiem. Oczywiście tutaj nie pokazałam jeszcze Państwu ważnej rzeczy. To jest ten dom przy ulicy Świętego Ducha, w którym mieszkała rodzina Eyrie razem właśnie z matką i 6 dzieci po śmierci ojca Daniela Chodowieckiego. W jednej z wcześniejszych biografii Daniela Chodowieckiego możemy znaleźć taką informację i tutaj zacytuję. Chciał kontynuować naukę w dziedzinie sztuki, zabiegać o kontakty z wielkimi ludźmi, których biografie zdobywał, potajemnie wieczorami czytał, ale stryj karcił go, gdy go na tym przyłapywał, dlatego rysował potajemnie w nocy. Jak było naprawdę? Cóż, to jest taka jedna z typowych takich właśnie romantycznych historii o artystach, czy też uczonych, w których trudno jakby oddzielić tą prawdę od poezji. W każdym razie brzmi to na tyle romantycznie, że była ta historia powtarzana przez kolejnych historiografów. Źródła natomiast mówią, że w Berlinie podstawy właśnie takiego artystycznego wykształcenia zaczął zdobywać w pracowni jednego z hajdów, prawdopodobnie Johanna Lorenza. To był malarz, który przybył do Berlina z Augsburga. Ostatecznie 10 lat później, w 1754 roku, Daniel Chodowiecki porzucił profesję kupiecką i zdecydował, że będzie w stanie utrzymywać się z tworzenia właśnie tych miniaturowych obrazków, zwłaszcza, że założył już rodzinę swoją, więc ta decyzja była z pewnością, musiała być z pewnością odpowiedzialna. Taką znaczącą część jego pracy było tworzenie miniaturowych kopii opartych na pierwowzorach malarskich, między innymi portretów członków pruskiej rodziny królewskiej. Zbyt mało jednak wiemy na temat tego czasu i tego rozwoju artysty. Właściwie cały czas na rynku pojawiają się te miniaturowe portrety jego. Poza tym, tworząc te portrety, cały czas zgłębiał swoje umiejętności, tworząc kopie na przykład z reprodukcji miedziorytniczych, Bouchera czy też Watteau. Cały czas ta działalność nie zaspokajała jego oczywiście artystycznych ambicji, ponieważ on chciał zostać, ach, tutaj jeszcze dodam na marginesie taką ciekawostkę, że 2 lata temu Muzeum Narodowe w Gdańsku kupiło właśnie miniaturę Daniela Chodowieckiego w autentycznej srebrnej oprawie. Jest to jedyny obiekt tego typu w naszym muzeum.
namalowany we wcześniejszym etapie jego twórczości. Natomiast, tak jak powiedziałam, Daniel Chodowiecki nie uważał, żeby ta działalność była wystarczająca. Cały czas chciał iść dalej, cały czas chciał uczyć się więcej. Tutaj mamy właśnie przykład takiej kopii rysunkowej. Na lewo jest kopia Daniela Chodowieckiego na podstawie rysunku Buschera. Oczywiście Daniel Chodowiecki nie mógł widzieć oryginalnego rysunku i widział go w książce, w której rysunek był reprodukowany. Z pewnością miał do niej dostęp. To, co było celem artysty, to było malarstwo, które powstawało w kręgu Fryderyka Wielkiego. Antoine czy Bernard Rode to byli artyści, którzy malowali w taki sposób, do jakiego Chodowiecki dążył. Tutaj mamy właśnie taki przykład Fête Galant z lat 40. XVIII wieku, Antoine czy obraz namalowany na zlecenie właśnie Fryderyka Wielkiego. I tutaj jeszcze przykład malarstwa z kręgu tego artysty znajdujący. Obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tajniki aktu, pierwsze jakby lekcje aktu pobierał właśnie w pracowni Bernarda Rodego, artysty, który był tak naprawdę równolatkiem Chodowieckiego, więc trudno tutaj mówić o tym, że Chodowiecki uczył się u Rodego. Oni raczej pewnie wspólnie rysowali, to była pewnie taka relacja na zasadzie, tak jak Livens i Rembrandt. I tutaj mamy właśnie też przykłady aktów, które także znajdują się w naszym gdańskim muzeum. I u Rodego także poznał tajniki akwaforty i akwatinty, które potem całe życie rozwijał. I to są pierwsze właśnie takie przykłady, jedyne przykłady akwatinty, którą wykonał. Tak jak mówiłam o tym kopiowaniu z mistrzów jako etapie pewnego rozwoju artystycznego, to również Chodowiecki wykonywał kopie według rysunków Rembrandta. Tutaj mamy pejzaż według Rembrandta i akt, który nie zachował się, zachował się tylko właśnie w formie kopii Chodowieckiego. Tak jak powiedziałam, cały czas chciał porzucić to malarstwo miniaturowe jako pracę artystycznie podrzędną, choć tak naprawdę do wybuchu wojny siedmioletniej było to jego główne źródło utrzymania. Próby mierzenia się z malarstwem olejnym większego formatu nie przynosiły zadowalających efektów. Z jednej strony powstawały właśnie takie przedstawienia wnętrz, przedstawienia mieszczańskie, także przedstawienia spacerowiczów, czy takie obrazy na miarę Fête Galant, o których mówiliśmy wcześniej. Cały czas jakby poszukiwał dla siebie miejsca i próbował osiągnąć taki status artysty, który pozwoliłby się jemu znaleźć w kręgu artystów tworzących na dworze. I jeszcze jeden gdański akcent, Chłopiec z podwiązaną twarzą, obraz, który znajduje się również w naszej kolekcji. W tej chwili chyba można go zobaczyć w domu Upchagena. Obraz, który należał do kolekcji Sierakowskich. I przykład właśnie akwaforty według obrazu, ponieważ Daniel Chodowiecki malując cały czas próbował także swoich możliwości w grafice i cały czas jakby próbował i trenował tą technikę. Pierwsze prace graficzne z lat 50., to jest od 54 mniej więcej powstają pierwsze prace graficzne do 67, są tak jakby tematycznie trochę niespójne. Widać różne wpływy, podobnie jak w malarstwie.
Jednak to, co jest stałe jakby dla tych przedstawień wczesnych, to realizm i umiejętność obserwacji natury. To jest to, co Chodowiecki posiadał i to, co jakby cały czas było najważniejszym walorem jego twórczości. Tutaj mamy właśnie te pierwsze przedstawienia. Z jednej strony jest to zamiłowanie do odtwarzania rzeczywistości i ten zmysł obserwacji, ale także dostrzegamy wpływ tej tradycyjnej ikonografii wykorzystującej istniejące wzorce. To znaczy te przedstawienia włóczęgów, żebraków, postaci z ulicy, to są także dzieła w stylu Jacques'a Callot, XVII-wieczne, czy jego naśladowców, takich jak chociażby Abraham Blomert. Bardzo ciekawe przedstawienie z lat 50. Daniela Chodowieckiego, właśnie ukazujące też jego taką reportażową naturę, przedstawiające jeńców, rosyjskich jeńców wojennych, gdzie artysta przedstawił siebie i swoją żonę właśnie jako tych obserwatorów, którzy patrzą na tą scenę na ulicy. Oni ukazani zostali z prawej strony. We fragmencie autobiograficznym Chodowiecki mówił bardzo wyraźnie o pasji, z jaką tworzył właśnie z natury te swoje pierwsze kompozycje. Pozwolą Państwo, że przytoczę cytat z tej autobiografii. Rysowałem na boku i tutaj właśnie widzimy jego rysującego na boku. Siedzi ze szkicownikiem w dłoniach i obserwuje stojące i siedzące przed nim damskie towarzystwo. Kiedy byłem w towarzystwie, siadałem tak, aby móc zobaczyć grupę, a nawet pojedynczą postać i rysowałem je tak szybko i z taką starannością, na jaką pozwalał czas i aktywność przedstawianych ludzi. Nigdy nie pytałem o pozwolenie, ale starałem się to robić ukradkiem, jeśli było to możliwe. Bo kiedy kobieta, a czasem też i mężczyzna, wie, że chcesz ją narysować, chce ustawić się w wygodnej pozycji i wszystko psuje. Pozycja jest wymuszona. Cóż za wspaniałe grupy ze światłem i cieniem, ze wszystkimi zaletami, jakie ma natura pozostawiona sama sobie. Rysowałem dziewczyny w łóżku przez dziurkę od klucza, ta-dam, we wszystkich najbardziej ulubionych pozycjach pozostawionych same sobie. Niewiele rysowałem z obrazów, trochę z gipsu, dużo więcej z natury. Także mamy właśnie tutaj przedstawiony przez samego artystę proces dochodzenia jakby do tych metod uchwycania tych obrazów, które zostawił nam dzisiaj. Tutaj mamy właśnie te wczesne przedstawienia, które powstawały właśnie w taki sposób, jaki przed chwileczką sam artysta opisał. I jest bardzo możliwe, że Daniel Chodowiecki widział obrazy Chardena w Berlinie, ponieważ były one, cztery chyba obrazy, były kupione do kolekcji Fryderyka Wielkiego, w związku z tym być może ten wpływ właśnie malarstwa tego francuskiego artysty w połączeniu właśnie z tym zamiłowaniem do ukazywania natury i obserwacji tej natury w takim bardzo w takim subiektywnym wydaniu, być może właśnie stworzył ten obraz twórczości artysty w tym pierwszym jego etapie. Ja uważam osobiście, że najbardziej wartościowym i takim najciekawszym. W czasie, gdy Chodowiecki wkraczał na drogę sztuki i wciąż tak jakby poszukiwał tego swojego własnego kierunku, życie kulturalne i artystyczne w Berlinie nie było szczególnie rozkwitające i szczególnie twórcze. Ten obszar życia opisywano często jako nieużytek albo pole gruzów. Ale jest to tylko częściowa prawda, bo rzeczywiście nie było w Berlinie wówczas żadnej takiej prowadzącej siły ani wspierającej. To rokoko właśnie w wydaniu Antoine było całkowicie zależne od osoby i osobowości Fryderyka Wielkiego i stanowiło takie zjawisko bardzo zamknięte, elitarne i nie odgrywało szczególnie takiej większej roli kulturotwórczej.
I choć minęło dużo czasu, zanim sztuki piękne nabrały rozpędu, to Berlin w połowie XVIII wieku zyskał na wadze i znaczeniu przede wszystkim jako miejsce literatury i miejsce nauki. A po wojnie siedmioletniej także nastąpił silny rozkwit gospodarczy. I Chodowiecki, będąc w tym czasie właśnie w Berlinie, uczestniczył właśnie w tym procesie przemian, w którym przygotowywano grunt pod rozwój sztuki berlińskiej. Właśnie z tą koncepcją sztuki realistycznej i z koncepcją naturalności. Zresztą naturalność stała się kategorią moralną i estetyczną. Oznaczała autentyczność, oznaczała stałość, postępowość. Była takim jakby synonimem ideału, który był pozytywną alternatywą dla tej degeneracji poprzedniej epoki barokowej. Jako naturalne postrzegano właśnie cnoty takie jak tolerancja, racjonalność, skromność, uczciwość, ciężka praca. Jakby natura była istotą człowieka, który został zdeformowany przez cywilizację i jedynym sposobem na to, żeby wrócił do swoich korzeni, było przywrócenie go jakby do tego naturalnego stanu. I zadaniem artysty było jakby zmienić tę ideę w formę. Takie zadanie jakby stało właśnie przed Danielem Chodowieckim. Zgodnie z teorią Johanna Sulzera, do niego sobie jeszcze wrócimy, bo jest to bardzo ważna postać w ogóle w życiu Chodowieckiego, ale także wydaje mi się w ogóle w życiu również gdańszczan. Chodowiecki z nim utrzymywał bliskie kontakty, miał ogromny wpływ na taki rozwój intelektualno-artystyczny Chodowieckiego. Rzeczywisty sens i cel dzieła sztuki to tak naprawdę właśnie przekazywanie tych prawd i propagowanie odpowiadających im cnót i zachowań. Niezbędny oczywiście był umiar, pedantyczność, czyli cechy bardzo bliskie naszemu artyście. W przypadku Chodowieckiego do tego dochodzą jeszcze taka, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, żeby go nie obrazić, ale taka pewna ciasnota i trochę jednak taka prowincjonalność tej rzeczywistości życiowej, w której tworzył, do której się odwoływał, z której czerpał. I taki brak wyrafinowania, za chwilę Państwo zobaczą, o czym mówię, taki brak wyrafinowania wynikający z tego, że on po prostu zaspokajał potrzeby mieszczaństwa, dla którego pracował w tamtym czasie. W Berlinie za czasów Chodowieckiego, w drugiej połowie XVIII wieku, było ogromne zapotrzebowanie na ilustracje do książek. A rytowników w tamtym czasie w mieście było stosunkowo mało, którzy mogliby sprostać temu zadaniu. Skąd wziął się ten wielki boom na wydawnictwa? Taka kapitalistyczna transformacja produkcji i dystrybucji książek, która w tamtym czasie miała miejsce, rozpoczęła się mniej więcej w latach 60. XVIII wieku i stworzyła bardzo prężnie rozwijający się rynek wydawniczy. I to wpłynęło oczywiście także na rozwój czytelnictwa i miało ogromny wpływ na emancypację obywatelską. Zmienił się wygląd książek oferowanych powszechnie czytelnikom i także zmieniło się to, co znajdowało się wewnątrz tych książek. Zmienił się także rozmiar ich, stały się malutkie, od 6 mniej więcej do 12 cm. Także to były malutkie, kieszonkowe wydawnictwa. I dekoracja książek, która kiedyś ograniczała się do strony tytułowej, teraz zaczęła wzbogacać się o kolejne ilustracje znajdujące się także wewnątrz książki. I były to całostronicowe ilustracje.
Po roku 1770 w Lipsku, czyli w najważniejszym centrum wydawniczym ówczesnej Europy, właściwie nie pojawiła się żadna książka, która nie byłaby wyposażona w graficzne ilustracje. Także proszę sobie wyobrazić, jaki ten rynek był ogromny wówczas i jakie zapotrzebowanie na graficzną ilustrację było w tamtych czasach ogromne. I Chodowiecki doskonale dostosował się do zaistniałych okoliczności. Tak naprawdę jego sukces i sława, jaką zdobył wśród współczesnych, opierały się przede wszystkim na tym, że on postępował zgodnie z oczekiwaniami rynku i się doskonale w ten rynek wbił. Ale to nie był rynek sztuki, tak? To był rynek jakby rządziły nim kryteria literackie, nie kryteria artystyczne. Dodatkowo jeszcze to, co warto tutaj dodać, literatura zajmowała uprzywilejowaną pozycję w stosunku do sztuk pięknych, przede wszystkim w kwestii dostępności. Właściwie w tamtych czasach nie istniały żadne takie publiczne formy oddziaływania na widzów. Nie istniały żadne, nie było muzeów, tak? Nie było publicznej możliwości poznawania sztuki. Dzieła sztuki były zamknięte w prywatnych kolekcjach, w siedzibach władców. Nie istniała krytyka artystyczna, nie istniał także specjalistyczny handel sztuką. I ilustracja towarzysząca literaturze tak naprawdę w tamtych czasach stworzyła zupełnie nowy poziom rozgłosu i taki, który tak naprawdę nigdy dotychczas nie istniał w sztukach wizualnych. Więc z tego wynika też właśnie ta taka popularność Daniela Chodowieckiego i to, że on trafił na taki moment w historii, który pozwolił jemu na to, żeby stać się po prostu sławnym. Jeszcze jedna rzecz, taka, bo to jest cały czas jakby wstęp, przykro mi. Z jednej strony ten rozwój ilustracji był w naturalny sposób zależny od rozwoju rynku wydawniczego, ale z drugiej strony też bardzo silny związek istniał z rozwojem i znaczeniem w ogóle grafiki jako dziedziny w ogóle. Współcześni myśliciele, którzy pisali o grafice, doskonale zdawali sobie sprawę z obywatelskiego i demokratycznego charakteru grafiki. W tamtych czasach było to bardzo, bardzo istotne i wspomniany już przeze mnie wcześniej Johann Sulzer określił rycinę jako wynalazek, dzięki któremu nowożytny świat ma przewagę nad starożytnym, bo w starożytności nie było historii grafiki. Rytownik mógł powielać swoje dzieło setki razy, rozpowszechniać je bez jakiegoś takiego większego wysiłku. I dzięki temu było możliwe powielanie dzieł wybitnych artystów nieskończoną ilość razy. I dzieła zamknięte w pałacach były po prostu reprodukowane i znajdowały się i dostępne były nawet dla przeciętnego mieszczanina. I właśnie to grafika przyniosła Chodowieckiemu sławę. Rok 1767 był punktem zwrotnym w karierze Chodowieckiego. Wówczas to powstało dzieło, które jakby rozpoczęło właśnie tą karierę taką Chodowieckiego, o której dzisiaj mówimy. Wówczas powstała akwaforta, może pokażę akwafortę, na podstawie tego obrazu, który wcześniej widzieliśmy, przedstawiająca pożegnanie Jeana Kalasa z rodziną. Powtarzała ona kompozycję namalowanego właśnie rok wcześniej obrazu i ta sprawa tego człowieka, który tutaj został przedstawiony, odbiła się bardzo głośnym echem w całej Europie, szczególnie w krajach protestanckich, jako właśnie przykład nietolerancji religijnej we Francji. Sąd oskarżył
pochodzącego z Tuluzy kupca, hugenotę, o zamordowanie swojego najstarszego syna z powodów religijnych. Choć tak naprawdę większość przesłanek wskazywała na to, że to nie jest morderstwo, tylko samobójstwo, ale mimo to ojciec poniósł karę śmierci i rozciągnięto go na kole. Czyli dramatycznie. Oczywiście w oświeceniowej Europie pojawiły się teorie, że wyrok był motywowany uprzedzeniami religijnymi i że tak naprawdę cała historia była pretekstem do tego, żeby ukarać członka mniejszości religijnej. Od połowy XVIII wieku coraz więcej głosów pojawiało się, że sprzeciwiających się właśnie tej niesprawiedliwości, jaka wiązała się z ograniczeniem praw mniejszości religijnych, stosowaniem kary śmierci, tortur. I praktyki te były jakby cały czas postrzegane jako niehonorowe i nieprzystające do tych wspaniałych oświeceniowych czasów. Tej sprawie rozgłosu nadał przede wszystkim Voltaire, który wykorzystał ją do tego, żeby nagłośnić ten problem w całej Europie. Opublikował zredagowane przez siebie listy i oświadczenia wdowy po kupcu i jej i w tych listach nawoływał przyjaciół do czynnego zajęcia się losem właśnie tej rodziny, która została sama. I najważniejsze było dla niego to, żeby opinia publiczna zajęła się tą historią. I dzięki Voltaire'a Kalas został pośmiertnie zrehabilitowany i król zdecydował się zadośćuczynić poszkodowanym członkom rodziny. Bardzo ciekawe jest to, że ta sprawa znacznie większe zainteresowanie wzbudzała w Niemczech niż we Francji. I dla Chodowieckiego, przede wszystkim ze względu na jego pochodzenie i ze względu na to, że sam wywodził się z hugenowskiego środowiska, z pewnością miał do tego problemu bardzo taki emocjonalny stosunek. Ten kupiec, którego tutaj widzimy, który żegna się właśnie z rodziną, został tutaj ukazany jako taka ofiara fanatyzmu religijnego i miał stać się świeckim męczennikiem społeczeństwa cierpiącego z powodu nadużyć systemowych, nadużyć politycznych. Jego los posłużył właśnie do zilustrowania jakby tych wszystkich idei, które niosło ze sobą oświecenie. Jego obraz miał wzbudzić współczucie, wzruszyć, wstrząsnąć widzem, no i w tamtych czasach taki efekt rzeczywiście odniósł. Liczba zamówień tej ryciny, którą artysta otrzymał na wykonanie kolejnych, tak naprawdę przekroczyła jego fizyczne możliwości. On nie był w stanie jakby wykonywać tego zgodnie z wolą odbiorców. I był to moment, który jakby zadecydował o jego przyszłości, że on jakby rzuca wszystko to, co dotychczas robił i poświęca się wyłącznie grafice. W liście do matki w 1770 roku napisał: rytowałem dla przyjemności, czyli to, co robił na początku, co jest najfajniejsze, to robił dla przyjemności. I moje prace cieszyły się uznaniem, chociaż chciałam zostać malarzem. Ale publiczność zdecydowała o tym, że jestem grafikiem. No cóż, jeszcze nigdy tyle nie rytowałem. Wszyscy mnie do tego zmuszają, płacąc mi tyle, ile zechcę. No właśnie, a teraz przejdziemy do tego, jakie miejsce zajmował Daniel Chodowiecki w ówczesnej elicie intelektualnej. I tutaj proszę docenić, bo zrobiłam slajd, w którym będą się pojawiały kolejne slajdy po bokach. Pierwszy raz zrobiłam coś takiego, jestem zachwycona. Berlin stanowił tak jakby siedzibę oświecenia, prawda? I działały tutaj takie osobistości jak Gotthold Ephraim Lessing, pisarz, dramaturg, krytyk literacki, Moses Mendelssohn, bardzo ważna postać, intelektualista, jeden z najważniejszych przedstawicieli
oświecenia żydowskiego w Europie. Zresztą propagator zrównania Żydów z ludnością nieżydowską. Friedrich Nicolai. No to chyba najważniejsza postać w życiu Daniela Chodowieckiego, wydawca, bardzo wpływowy wydawca, pisarz, wpływowa postać. I z tymi panami Daniel Chodowiecki znał się już w latach 50. XVIII wieku i wkrótce do tego towarzystwa dołączył Johann Georg Sulzer, już wspomniany przeze mnie wcześniej, szczególnie wpływowy jako pedagog i estetyk. I wykładał w gimnazjum, w którym profesorem filozofii moralnej był i nauk o pięknie także, był Johann Jakob Engel, który pracował także jako tłumacz i był dyrektorem teatru w Berlinie. Również wszechstronny przedstawiciel niemieckiego oświecenia. Kolejna ważna postać, z którą Chodowiecki się przyjaźnił, Johann Ludwig Gleim, poeta, pisarz. Również należał do tej intelektualnej elity. Chodowiecki zilustrował jego poezję w jednym z kalendarzy z lat 90. XVIII wieku. Wszystkie te postaci były zwolennikami i przede wszystkim sponsorami filantropijnej działalności Johanna Bernarda Basedowa. Ta sieć powiązań i zależności była bardzo, bardzo gęsta. Tak jak wspomniałam wcześniej, największy wpływ na Daniela Chodowieckiego miał Friedrich Nicolai, któremu dostarczał tutaj właśnie wcześniej jeszcze za szybko, on dostarczał Nicolaiowi portrety do wielotomowej publikacji, którą Nicolai wydawał, systematyzującej literaturę niemiecką i portrety ważnych postaci, osobistości z kręgu właśnie niemieckich intelektualistów wykonywał dla Nicolaia Daniel Chodowiecki. Oczywiście było więcej grafików, którzy to robili, ale Daniel Chodowiecki w większości te portrety wykonywał. W 1773 roku rozpoczął Chodowiecki współpracę z Nicolaiem, tworząc ilustracje do jego powieści Życie Sebalduza Nothangera. W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się zespół rysunków przygotowawczych do tej serii graficznej. I z tą pracą wiąże się bardzo ciekawa historia, która trochę unaocznia rangę Chodowieckiego jako ilustratora wówczas. To znaczy pisarze, myśliciele, którzy wydawali swoje książki, zwracali się do Chodowieckiego z prośbą o wykonanie ilustracji do ich dzieł, przede wszystkim ze względu na to, że te książki dzięki temu lepiej się sprzedawały i były czytane dzięki tym ilustracjom. I było wiadomo, że jak Chodowiecki coś zilustruje, to będzie czytane, to się sprzeda. I taka sytuacja właśnie miała miejsce z Nicolaiem, który który wydał książkę nie do końca pasującą, jeśli chodzi o przekonania i idee wyznawane przez Daniela Chodowieckiego. I Chodowiecki miał wątpliwości, czy powinien, aby ilustrować książkę, która obraża Kościół i religię. Ponieważ zależało Chodowieckiemu na to, żeby nie wchodzić w konflikt ze swoim kościołem reformowanym, z którym bardzo silnie związany. Ta społeczność hugenocka w Berlinie była bardzo silnie ze sobą związana i jakby Daniel Chodowiecki, będąc jej członkiem, nie chciał się narażać nikomu, a w 1772 roku powstała powołani zostali cenzorzy, którzy kontrolowali, jakie treści są nieobyczajne i jakie są sprzeczne właśnie z hugenocką religią. I ostatecznie Nicolai zdecydował, że zmieni fragmenty tekstu po to, żeby Chodowiecki nie obraził się i nie zrezygnował z ilustrowania jego dzieła. Wiadomo, że Chodowiecki spędzał czas u Friedricha Nicolaia w domu i to Nicolai przedstawił Chodowieckiemu aktora, słynnego aktora, który wówczas w Berlinie
święcił triumfy na scenach teatru, wystawiając Hamleta w 1778 roku i Chodowiecki, będąc na tym spektaklu, wykonał szkice, które upamiętniały to wydarzenie i jeden z tych szkiców znajduje się także u nas w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ponieważ w Gdańsku mamy bardzo duży i bardzo ciekawy zbiór dzieł Daniela Chodowieckiego. Ale o tym powiem na końcu, żeby Państwo sobie nie poszli. Jako właśnie mediator i taka inspiracja trochę, miał zapewne Nikolaj także znaczący udział w powstaniu pierwszych ilustracji sztuki, do komedii, słynnej komedii Gotthold'a Lessinga pod tytułem Mini von Bernhelm. Tutaj mamy jeszcze takie wczesne ilustracje z tymi takimi girlandami u góry, które no, to są najwcześniejsze ilustracje z tego cyklu właśnie ilustracji, które potem Chodowiecki w bardzo ogromnej liczbie wykonywał. I to zamówienie wyznaczyło początek jakby tej twórczości ilustracyjnej Chodowieckiego. Odniósł ogromny sukces i kalendarz, który zlecił wykonanie Chodowieckiemu tych ilustracji, potem korzystał jakby z usług tego artysty przez kolejne 13 lat. Nikolaj przyczynił się także do tego, że Chodowiecki otrzymał jedno z największych zleceń w swoim życiu, mianowicie ilustracji do podręcznika Johanna Basedowa, o którym wspominałam wcześniej. I te dwa zamówienia właśnie, ta ilustracja do komedii Lessinga, ilustracje do podręcznika Basedowa, otworzyły możliwości pracy przed artystą i już na zawsze jakby skojarzyły jego nazwisko z tym, co było postępowe i kulturalnie jakby aktualne w tamtym czasie. Może parę słów o tej publikacji. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, i wydanie podręcznika i przede wszystkim inicjatywa powstania szkoły w Dessau, założonej właśnie przez Basedowa, szkoły, która nazywała się Philanthropinum. I to była szkoła, która miała być szkołą dla dzieci z różnych warstw społecznych, oczywiście dla chłopców, żeby była jasność. Jej celem było kształcenie i wychowywanie dzieci w taki sposób, żeby wiedziały, co jest dla nich naturalnie dobre. Taka oświeceniowa idea. I ta edukacja właśnie Philanthropinum miała być dostosowana do dziecięcego sposobu myślenia, do czucia i do postrzegania świata. I w taki sposób właśnie miał powstać podręcznik, który miał towarzyszyć tym dzieciom przez wszystkie etapy edukacji w tej szkole. Dużo miejsca w edukacji zajmował rozwój fizyczny, także nauka rzemiosła. Uczono poprzez zabawę, rozmowę i poznawanie najbliższego otoczenia. Pierwsza partia ilustracji do elementarza ujrzała światło dzienne w 1774 roku, choć wiadomo, że artysta pracował nad nim już od lat 60. I podręcznik składał się z 4 tomów i oczywiście wszystkie te ilustracje były konsultowane z Basedowem. To nie jest tak, że Chodowiecki sam tworzył to wszystko i sam wszystko wymyślał, tylko to wszystko było pod ścisłym nadzorem Basedowa. Bardzo ciekawym takim założeniem w tej szkole i taką nowością było to, że uczono dzieci także jakby poznawania siebie, poznawania swoich emocji, właściwych relacji między ludźmi. No była to całkowita nowość i teraz jak z perspektywy człowieka XXI wieku patrzę na tą szkołę, to myślę, że właściwie ta szkoła była lepsza niż ta szkoła, która jest w tej chwili, bo ona rzeczywiście zwracała uwagę na te dzieci i z całym szacunkiem podchodziła do potrzeb tych dzieci i na każdym etapie podchodziła zupełnie inaczej. Ilustracje do tego podręcznika wymagały od
Chodowieckiego oczywiście empatii, zrozumienia, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy, ponieważ w tym podręczniku zawarta była cała wiedza w taki bardzo prosty sposób, ówczesna wiedza na temat świata. Od takich podstawowych rzeczy, jak na przykład tutaj mamy, w jaki sposób, prawda, człowiek może się zabawiać w wieku dorosłym, aż po jakieś bardzo skomplikowane wykładnie na temat geografii czy historii. Właśnie. Uczono także tego, co jest w życiu dobre, jakimi drogami człowiek powinien iść. Uczono jakby emocji i właśnie temu towarzyszyły ilustracje wykonane przez Daniela Chodowieckiego. Dodam tutaj, że on nie wykonywał ich samodzielnie. On wykonał projekty rysunkowe i tak naprawdę chyba tylko 13 rycin wykonał własnoręcznie z 96. Reszta natomiast została wykonana przez grafików, którzy współpracowali z nim, ale tak jak mówię, na podstawie jego projektów rysunkowych. Oprócz twórczości ilustracyjnej, Chodowiecki także musiał sam wybrać papier, sam wybierał tych rytowników, dbał o to, żeby praca była wystarczająco dobra, jakość tych odbitek. W sumie uważa się, że nakład wynosił około 2000 poszczególnych rycin. Wiadomo, że korzystał z biblioteki Nikolaja, u którego przesiadywał po to, żeby zgłębiać właśnie wiedzę na temat tych tematów, które musiał ilustrować. Tutaj właśnie portret wspomnianego przeze mnie Mozesa Mendelsohna, który uważany był wówczas za takiego niemieckiego Sokratesa, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli żydowskiego pochodzenia wówczas w Niemczech. Kolejna postać, która miała ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej Chodowieckiego, to Johann Kaspar Lavater, Szwajcar, charyzmatyczny kaznodzieja, który utrzymywał bardzo bliskie kontakty z Berlińczykami i za pośrednictwem Johanna Sulzera w 1763 roku przebywał w Berlinie i zetknął się z całym tym środowiskiem, oczywiście także z Chodowieckim. I właśnie wówczas zlecił Chodowieckiemu, zaproponował współpracę przy ilustrowaniu słynnej wówczas książki Fragmenty fizjonomiczne. W 1773 roku zwrócił się do niego i w rezultacie powstało 81 matryc. I czym była fizjonomika, bo to też jest niezwykle ciekawe. To była taka pseudonauka, jakby, która mówiła, że wygląd twarzy, jakby cechy charakterystyczne twarzy, postura, kształty człowieka, mówią o charakterze tego człowieka. Mówią o to, jakim jest człowiekiem, a także na przykład mówią o jego przyszłości. To, jak wygląda człowiek, jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, jak będzie wyglądało jego życie. I Daniel Chodowiecki miał właśnie zilustrować te wszystkie typy, o których pisał Lavater. Posiłkował się portretami znanych postaci po to, żeby właśnie ukazać poprzez przedstawianie ich charakter i cechy, jakie w sobie kryją. Lavater udzielał oczywiście instrukcji, podobnie jak Bassedow Chodowieckiemu. Bardzo kontrolował jego pracę. Bardzo dużo listów między sobą wymienili na ten temat. I jako pierwsza powstała oczywiście głowa Chrystusa, która według Lavatera była najdoskonalsza z wszystkich fizjonomii. Tak. Jaki był rys oświeceniowy jakby tego wydawnictwa, bo oczywiście musiał mieć, żeby była jasność. Po prostu Lavater pragnął dostosować jakby tą dawną, starożytną wiedzę, taką naukę tajemną, jaką jest właśnie według niego fizjonomika, do wymogów współczesności. Uważał, że
należy zerwać z tą właśnie tradycją fizjonomiki jako nauki królewskiej i chciał uczynić ją prawdziwą i zbliżyć ją do ludu po to, żeby stała się umiejętnością powszechną i pożyteczną. Kolejne wielkie zamówienie przyszło do Chodowieckiego od Georga Lichtenberga, głównego redaktora i współpracownika kalendarza getyńskiego, i przez 5 lat, dopóki się nie pokłócili, Chodowiecki wykonywał ilustracje dla Lichtenberga. Komponował cykle przede wszystkim dydaktyczno-moralne, takie moralizatorskie do właśnie kalendarza, zgodnie z wybranymi przez Lichtenberga tematami. Impulsem jakby w ogóle do podjęcia tej współpracy i do podjęcia tego typu tematyki była debata wywołana właśnie tymi fragmentami fizjonomicznymi Lavatera, ponieważ to była książka dyskutowana przez wiele, wiele lat i jakby wzbudzała ogromne emocje wówczas. I Lichtenberg postanowił, że wykona cykle, że Chodowiecki ma wykonać dla niego cykle ilustracyjne, w których będzie pokazywał jakby wpływ, jakby to powiedzieć, w jaki sposób na przykład złe prowadzenie się człowieka doprowadza do jego brzydkiego wyglądu, mówiąc w uproszczeniu po prostu. W jaki sposób występek na przykład powoduje brzydotę, a cnota piękno. Występek chorobę, a cnota zdrowie. Pierwsze z tych serii, którą tutaj Państwo właśnie widzą, ukazana została na zasadzie takich jakby niewielkich popiersi. Bardzo ciekawa jest, specjalnie ją powiększyłam, ilustracja, bo to jest życie mężczyzny i życie kobiety. U góry mamy mężczyznę, a na dole kobietę. I o ile etapy życia mężczyzny jakby interpretuje się przede wszystkim jako rozwój charakteru, osobowości, o tyle na przykład małżeństwo i rodzina wydają się być kwintesencją kobiecości tutaj właśnie w przypadku tych ilustracji. I pojawiają się różne etapy w życiu kobiety. Mamy żonę. Najpierw jest, prawda, piękna kobieta samotna, potem piękna zostaje jako żona. Potem jest matką córek, potem jest uwielbiana na końcu jako babcia, tak? Czyli tylko jakby w okręgu, w obrębie rodziny może być cnotliwa i szczęśliwa. Na chłopca czeka albo gra w karty, tak jak mamy tam na górze, albo poznawanie świata i nauka, tak? Czyli mamy wyraźnie pokazane, co powinna robić kobieta, żeby być piękną i cnotliwą, i co powinien robić mężczyzna. Powiększyłam ilustrację przedstawiającą kobietę, ponieważ to mnie najbardziej urzekło. Na dole znajdują się takie atrybuty, które nam mówią o tym, co wywołuje w życiu kobiety zagrożenie, a co jakby jest właściwym wyborem. Właściwym wyborem są... Jest Biblia oczywiście właściwym wyborem i jakieś takie narzędzia rękodzielnicze, natomiast znakiem ostrzegawczym jest maska po lewej stronie, czyli bale maskowe, prawda, zabawa, i książka Woltera, która była wówczas bardzo taką popularną książką ośmieszającą dziewicę orleańską. To była historia taka prześmiewcza, jakby pokazująca zjawisko w ogóle dziewicy orleańskiej jako wynik zabobonów, ciemnoty i głupoty. I stąd właśnie książka, której kobiety czytać nie powinny. Kolejny ciekawy zestaw ilustracji wykonanych dla Lichtenberga
to seria moralizatorska będąca krytyką afektowanego sposobu bycia i pochwała naturalnego sposobu bycia. I tak samo jak wcześniej, ilustracje są właśnie tak jakby przedstawione tutaj na zasadzie kontrastu. W 1780 roku Lichtenberg zamówił u Chodowieckiego jeszcze wykonanie ilustracji do książki Orbis Pictus, w której chciał stworzyć jakby kanon takich elementarnych typów ludzkich. To cały czas jesteśmy tutaj w kręgu zainteresowań związanych z Lavaterem. I te postaci miały poprzez swoją postawę pokazywać także swoją osobowość. Miał być to, zdaniem Lichtenberga, taki wzornik dla ludzi zajmujących się pisarstwem, aktorstwem, taki poradnik jakby. Te cykle moralne, które Państwu przed chwileczką pokazałam, pokazują, że cele artysty, i taka była zresztą idea oświeceniowego artysty, pokazują, że cele artysty powinny być spójne z interesem i potrzebami publiczności. I jednomyślność ta z jednej strony oczywiście była zachętą, ale z drugiej strony mogła też pełnić rolę ograniczenia, gdyż jakby narzucała artyście pewne wybory i te oczekiwania publiczności wpływały na plany artysty i oczywiście zmniejszały jego swobodę tego twórczego wyboru. I tak właśnie było w 1780 roku, kiedy wydawca królewskiego brytyjskiego historycznego kalendarza genealogicznego, takie były wówczas właśnie seryjne wydawnictwa, odrzucił propozycję Chodowieckiego, który chciał w tym kalendarzu umieścić przygotowaną przez siebie serię przedstawiającą taniec śmierci. Wydawca, który odrzucił tą propozycję, stwierdził, że sprzedaż byłaby bardzo słaba, szczególnie w krajach katolickich, i taki kalendarz z pewnością byłby zakazany. Ale sprytny Chodowiecki 12 lat później zrealizował swój plan wydania tego tańca śmierci, ponieważ wydawca, który zlecił mu wykonanie jakichkolwiek ilustracji, bo już wiadomo, że Chodowiecki to Chodowiecki, więc niech cokolwiek zrobi, i poprosił go o wykonanie dla niego ilustracji, ale nie poprosił go o przysłanie mu wcześniej projektów, żeby zaakceptował to. I w związku z tym wysłał Chodowiecki te tańce śmierci. Już nie było czasu na to, żeby powiedzieć nie. I seria została w tym jednym z kalendarzy opublikowana. I zachował się list, w którym wydawca napisał do Chodowieckiego takie słowa po opublikowaniu tego cyklu. Do dzisiaj nie mogę zapomnieć okropności tańca. Choć praca była doskonała, myśl o podarowaniu takiej publikacji, na przykład jako prezent na Boże Narodzenie czy Nowy Rok, była dla wszystkich odrażająca. Z Wiednia zwrócono mi cały transport, z wyjątkowo obraźliwym listem, jak można było wybrać takie ilustracje. Ale Chodowiecki jakby dopiął swego i wymyślony przez siebie cykl został opublikowany. Chodowiecki, tak jak już wcześniej napomknęłam, był żywo zainteresowany i obeznany był także z teatrem. Był częstym gościem na spektaklach teatralnych. Także oczywiście ze względu na pracę i zlecenia, i między innymi dla berlińskiej gazety literacko-teatralnej wykonał pierwsze ilustracje ukazujące spektakl, który odbył się w 1777 roku. Spektakl przedstawiający Hamleta. I te ilustracje miały przede wszystkim uhonorować aktora, który brał udział w tym przedstawieniu, Johanna Brockmana. I tak zachwycił Berlińczyków ten aktor. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ten łysiejący taki z tymi dłuższymi włosami. I tak zachwycił Berlińczyków, że nawet postanowiono wybić medal z jego podobizną.
I te ilustracje właśnie miały jakby uhonorować przede wszystkim tego aktora. A Chodowiecki nie tylko mógł przestudiować jego grę podczas spektakli, ale także poznał go osobiście właśnie na spotkaniu u Nikolaja. I te nasycone emocjami Ryciny, wykonane w oparciu o osobiste przeżycia artysty, są takim świadectwem atmosfery towarzyszącej ówczesnym spektaklom, bo to było szaleństwo, jakby te spektakle Szekspira w ówczesnym XVIII-wiecznym Berlinie. Szekspira przetłumaczonego w XVIII wieku na język niemiecki. I te związki Chodowieckiego z teatrem zasługują też na szczególną uwagę, ponieważ znajdują one odzwierciedlenie w ogóle w jego języku wizualnym potem pod koniec lat 70. O ile we wczesnych Rycinach postaci tworzone przez Chodowieckiego pozostawały raczej w takich spokojnych pozycjach, zajęte jakimiś czynnościami takimi codziennymi, o tyle po doświadczeniach Chodowieckiego z teatrem zwracają się te postaci do widza właśnie poprzez gestykulację, poprzez jakąś taką opowieść kierowaną do odbiorcy. Oczywiście sztuka aktorska także pełniła moralizującą rolę i wszystkie te wyłaniające się z gry aktorskiej gesty, jakaś postawa, mimika, wszystkie czyniły właśnie takim widzialnym życie wewnętrzne człowieka i taki był cel właśnie teatru XVIII-wiecznego. Po tych ilustracjach do gazety pojawiły się oczywiście całe cykle ilustrujące sztuki z Szekspira do kalendarzy, na które Chodowiecki otrzymał zlecenie. I mamy Hamleta, mamy Wesołe Kumoszki z Windsoru, czy chyba najciekawsze według mnie Burza. Dobrze, no to teraz chyba to, co jest najciekawsze dla gdańszczan, ponieważ w 1773 roku Daniel Chodowiecki wybrał się w podróż z Berlina do swojego rodzinnego miasta, bo musimy pamiętać o tym, że on robił w Berlinie karierę, a tutaj została jego mama. Została mama i zostały siostry, z którymi oczywiście korespondował, ale nie widział ich już przez tyle lat. I w 1773 roku postanowił, że wybierze się tutaj do swojego miasta. Mama przekroczyła już 70 i chciała uporządkować swoje sprawy spadkowe i przede wszystkim zabezpieczyć na przyszłość swoje niezamężne córki. I z tej podróży artysta zostawił 108 rysunków, nie rycin, rysunków, które ilustrują podróż od momentu, kiedy opuszcza swój dom w Berlinie, poprzez różne etapy podróży, aż do opuszczenia Gdańska. Wszystkie te rysunki zostały ukończone w Berlinie. Jeszcze w 76 roku Chodowiecki dokonywał uzupełnień, o czym świadczą jego zapiski w dzienniku. I nie jest jasne właściwie dzisiaj, które rysunki powstały z natury, a które były kończone potem w Berlinie kilka lat po powrocie. I prawdopodobnie rozważał publikację tych rysunków właśnie w formie graficznej. Być może z braku czasu nigdy nie doszło to do skutku. Chociaż z drugiej strony w tamtych czasach zainteresowanie podróżami i relacjami z podróży było bardzo duże, więc z pewnością odniósłby ogromny sukces, gdyby te rysunki zostały wydane w formie graficznej. Chociaż z drugiej strony ogrom pracy trwającej kilka lat nad tym zespołem nie może być tłumaczony tylko celami prywatnymi. Zresztą w dzienniku artysty także zapisana jest informacja, że kiedy przychodzili do niego jacyś kontrahenci, klienci do jego pracowni, on pokazywał im te rysunki, chcąc je sprzedać, poszczególne odbitki, czyli on próbował tak jakby sprzedać, ale cena była tak ogromna, że nikt się nie skusił.
jeden z kolejnych. Wszystkie oczywiście rysunki opisane są także datami. Tutaj mamy wjazd Daniela Chodowieckiego do Wrzeszcza. Tutaj już do Gdańska z Wrzeszcza Wielką Aleją. Proszę popatrzeć, jakie lipy są malutkie. One chyba dopiero 4 lata wówczas, prawda? Nie pamiętam, w jakim, to jest 73, w którym roku posadził Gralatię. No to jakoś tak chyba w 70, wydaje mi się. I podczas pobytu w Gdańsku Chodowiecki był zapraszany i przyjmowany w gdańskich domach patrycjuszowskich, w podmiejskich rezydencjach bogatych kupców, a także u polskiej arystokracji. I dotychczas żaden z twórców, stąd ta sława Chodowieckiego też mi się tak wydaje, że dotychczas żaden z twórców, który wyjechał z Gdańska w poszukiwaniu zarówno lepszego życia, jak i lepszego wykształcenia, nigdy nie odniósł tak spektakularnego sukcesu jak Chodowiecki i nie zdobył takiej popularności. Podczas tych wspomnianych wizyt często zamawiano u niego portret. Wykonał tych portretów około, tu akurat swoją matkę portretuje, ale tutaj na przykład u Franza Rotenburga wykonał około 30 portretów właśnie takich profilowych czerwoną kredką, projektował dla różnych klientów, także podobno w Gdańsku zbierał zamówienia na przykład na kubki czekoladowe, które potem zamawiano w Miśni według projektu Daniela Chodowieckiego. I za wykonanie portretu tutaj w Gdańsku życzył sobie od 8 do 10 dukatów, co skrupulatnie odnotowywał w dzienniku prowadzonym i zgodnie z analizą Edmunda Kizika ta suma była zawrotna po prostu. To było, można przeliczyć to mniej więcej, że tyle, za tyle można było opłacać przez rok organistę w Gdańsku. Albo nabyć konia na przykład wierzchowego, krowę, a także obraz przypisywany samemu Rembrandtowi. Oczywiście z tymi przypisywaniami to wiadomo jak było, więc może dlatego, ale no to, ta cena, ta kwota była jakby nieosiągalna dla takiego zwykłego gdańszczanina, że tak powiem. Dla porównania na przykład Friedrich Lohrmann, który pracował tutaj w Gdańsku, rysownik, artysta wykształcony w Akademii Berlińskiej, który musiał tutaj do Gdańska przyjechać w poszukiwaniu zleceń, odwrotnie, przyjechał tutaj w poszukiwaniu zleceń, za wykonanie rysunku otrzymywał 12 florenów, czyli mniej więcej 1/10 tego, co otrzymywał Chodowiecki. I w czasie swojego pobytu Chodowiecki wytrawił, czyli wykonał graficzne 4 portrety przy pomocy Matiasa Dajsza, takiego grafika, który tutaj w Gdańsku działał i w swoim dzienniku jakby nie zostawił suchej nitki oczywiście na Dajszu, nazywając go błaznem, nazywając go partaczem. Generalnie miał dość takie krytyczne zdanie na temat tego artystycznego środowiska w Gdańsku, no ale on jakby był znakomitością, tak, przybyszem z lepszego świata i bardzo patrzył tak lekceważąco na to, co tutaj w Gdańsku spotkał. Ale z drugiej strony wiemy o nim na przykład też to, dzisiaj tak sobie o tym myślałam, że powiem to, żeby nie było tak, że możemy to wszystko przemilczeć, bo na przykład dostał w prezencie od matki pończochy i żeby nie płacić cła, pomimo tego, że natrzaskał tych portretów tutaj tyle, to ubrał 2 pary na siebie, co też oczywiście zanotował w swoim dzienniku. Może było zimno. No to był czerwiec, nie? lipiec. Nie, no tak, no, ale to mimo wszystko. Tak później z NRD buty się przypomina. No właśnie. Tutaj właśnie chciałam pokazać jeszcze Państwu te portrety, które udało mi się odnaleźć wykonane w Gdańsku. I drugi pobyt Chodowieckiego tutaj w mieście w 780 roku, już po śmierci matki, odbył się w celach uporządkowania właśnie kwestii spadkowych. Musiał sprzedać dom rodziców, musiał wystawić meble na aukcję i cały dobytek ruchomy wysłać do Berlina. I przyjechał także po siostry, po to, żeby je zabrać do Berlina, bo one nie mogły tutaj same zostać.
może nie chciały. I po przyjeździe tych sióstr do Berlina było w Berlinie 14 członków rodziny Chodowieckich. Niestety na początku 80-tych lat zmarł brat Daniela Chodowieckiego, Gottfried. Niedługo po nim zmarła także jego żona i artysta przyjął pod swój dach osierocone dzieci i wspierał także ich edukację. To tak chciałam trochę złagodzić jego wizerunek teraz. Wspierał jego dzieci i tak jakby wykraczając poza te aspekty biograficzne związane z jego rodziną, to te wydarzenia także dotykają pewnej bardzo ważnej kwestii społecznej. Otóż funkcja i rola rodziny, tutaj jeszcze przepraszam, chciałam pokazać tego Lormana nieszczęsnego, który jest owinięty jakimiś szmatami, ponieważ cierpią na egzemę, jak wspomniał Chodowiecki w swoim dzienniku. Aha, tu, dobrze, ale to może już opominę, bo to już chyba za długo. Wracając jeszcze do tych kwestii właśnie rodziny i kwestii społecznych, funkcja i rola rodziny były bardzo istotne w tamtym czasie właśnie w procesie emancypacji tej burżuazyjnej w XVIII wieku. I ten obywatelski obraz siebie, pewność siebie, właśnie urzeczywistniły się przede wszystkim w sferze prywatnej i rodzina, relacje rodzinne służyły do wyrażania siebie jako właśnie części tej burżuazyjnej mieszczańskiej kultury. Wówczas pojawiło się takie nowe zjawisko, w którym idealizowano relacje partnerskie i rodzinne oraz pokazywano uczucia tak pomiędzy rodzicami, dziećmi. Rodzina miała fundamentalne znaczenie dla jednostki jako instytucja legitymizowana przez państwo. I coś takiego jeszcze miało miejsce, jak właśnie taki dualizm racjonalności i sentymentalizmu w tamtym czasie. Z jednej strony istniały takie cnoty rozsądne, tak, jak poczucie obowiązku, ciężka praca, porządek, a z drugiej strony takie wartości jak dążenie do miłości, indywidualnego szczęścia, samorealizacji, to wszystko właśnie mamy w tych ilustracjach Daniela Chodowieckiego. I tak naprawdę Chodowiecki ten taki najpiękniejszy i najintensywniejszy wyraz swojej twórczości właśnie znalazł w przedstawieniach życia rodzinnego. I to jest tak naprawdę najbardziej wartościowa część jego twórczości graficznej. Wielokrotnie był postrzegany właśnie jako portrecista tego codziennego mieszczańskiego życia. Ale ta charakterystyka oddaje tylko jedną część tego właśnie realizmu Chodowieckiego. Ta bliskość natury, wierność faktom nabiera oczywiście głębszego znaczenia, kiedy wyznaczymy sobie, znaczy kiedy uświadomimy sobie, jakie były oczekiwania też społeczne i edukacyjne. Kiedy artysta tworzył, rysował swoją żonę wykonującą ręczne robótki, czy też na przykład karmiącą piersią dziecko, tak jak tutaj widzimy, wówczas z pewnością był on oddany jakby tej takiej chwili, tak, i takiemu bezpośredniemu wrażeniu. Natomiast sam wybór tematu, gdzie pani Chodowiecka karmi dziecko piersią, ma oczywiście aspekt etyczny, i którego był on też świadomy, tak, tworząc ten wizerunek. Ponieważ w przeciwieństwie do arystokratów, gdzie wychowanie i karmienie dziecka jakby pozostawiano mamkom, nianiom, to tutaj zostały ukazane właśnie te zachowania typowo mieszczańskie, te takie właśnie zbliżające człowieka znowu do natury. To zaangażowanie rodziców w opiekę nad dziećmi, które uważano właśnie za powrót do tych takich naturalnych ludzkich zachowań i do jedynych właściwych zachowań, najbliższych po prostu człowiekowi.
Rycina przedstawiająca wnętrze domu chodowieckiego powstała w 1771 roku. To a propos cały czas tej rodziny jeszcze chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Ona powstała dla jego mamy, ponieważ Chodowiecki chciał pokazać, jak wygląda jego rodzina, jak on żyje w Berlinie. Nie można było zrobić wówczas zdjęcia. I przy stole widzimy dialog pomiędzy matką i Suzanne, które patrzą sobie w oczy. Mama takim pełnym czułości gestem dotyka podbródka córki, a ta trzyma za rączkę swoją najmłodszą siostrę. Jeanette ogląda ryciny, album z rycinami. Wilhelm, który później sam został rytownikiem, rysuje konia naprzeciwko i jemu przygląda się młodszy brat, czyli po prostu sielanka, rodzinna sielanka, ideał. Na ścianie, proszę zwrócić uwagę, wiszą obrazy. Kilka z nich jest dziełem Chodowieckiego, większość malarzy francuskich, holenderskich. Pomiędzy nimi znajdują się konsole z rzeźbami, jakieś z pewnością są to odlewy gipsowe. Kolekcję uzupełniają dwie rzeźby znajdujące się po prawej stronie na stoliku konsolowym i po piersie mężczyzny, który stoi na dole, na podłodze. To przedstawienie sprawia wrażenie takiej harmonijnej wspólnoty, takiego solidnego mieszczańskiego dobrobytu, czyli to, co było jakby celem dla Chodowieckiego i to, czym się chciał pochwalić przed swoją matką. A z drugiej zaś strony przypomina także nam dzisiaj o działalności dodatkowej Chodowieckiego, jaką był handel sztuką, bo on oprócz tego, że tworzył, był także handlarzem i czerpał z tego dość znaczną część swoich dochodów. On także inwentaryzował, wyceniał majątki po kolegach, którzy żegnali się z życiem. Między innymi wyceniał majątek po takim nadwornym rytowniku Szmicie. Sława Chodowieckiego wśród współczesnych była duża. Tak? To on był jakby tym artystą, który był rozpoznawalny i znany przez wszystkich, z pewnością przez wszystkich czytelników. Wspomniany przeze mnie Georg Lichtenberg nazwał go ilustratorem duszy na przykład. Ale 4 lata później, jak już się z nim pokłócił, to nazywał go wyniosłym bachorem, który w końcu nie potrafi rysować niczego poza małymi twarzami i sztywnymi bucikami. Natomiast Johann Wilhelm Gleim jest autorem chyba najsłynniejszej takiego cytatu na temat twórczości Chodowieckiego, że gdyby nie on, to prawdopodobnie pozostałaby masa nieprzeczytanych książek. Ale opinia, że to tylko Chodowiecki jest w stanie po mistrzowsku spełnić te oczekiwania mieszczan właśnie, była także kwestionowana. Na przykład Georg Forster, ten taki tutaj urodzony pod Gdańskiem kosmopolita, przyrodnik, być może ze względu także, że miał taki raczej negatywny stosunek do wszystkiego, co pruskie, w liście do Bertucha weimarskiego wydawcy napisał: stało się już prawie prawem, że kalendarz kieszonkowy musiał mieć ilustrację Chodowieckiego. I to jakie? Musimy się wstydzić przed całą Europą, że oddajemy się takiemu artyście. Ten człowiek w ogóle nie umie rysować. 3-4 postacie, które powtarza w nieskończoność i cała jego sztuka jest wyczerpana. Należy wreszcie pozbyć się tych fatalnych pruskich butów, spodni kawaleryjskich, zdobiących nasze łydki, które są obrzydliwe jako wzorce elegancji. No tak, choć ocena ta wydaje się taka dość surowa, to jednak nie jest całkowicie pozbawiona podstaw, wydaje mi się. Ponieważ Chodowiecki łączył w sobie jednak to takie mistrzostwo na małą skalę, takie trochę prowincjonalne, z tą masową produkcją i w związku z tym jakby te ryciny też przez to, także że współpracował z wieloma rytownikami, którzy wykonywali według jego projektów odbitki graficzne, też ten poziom był różny, czasami były lepsze, czasami gorsze te ryciny.
Jeszcze jedna z takich negatywnych opinii, ale to już naprawdę ostatnia. Jakiś anonimowy nadawca do lipskiego handlarza i wydawcy książek Georga Gesznera napisał: odeślijcie ten nędzny twaróg Chodowieckiego. Nie wiem, co oznacza twaróg, ale jako coś pejoratywnego zostało tutaj ujęte. Nie mogę uwierzyć, że ludzie są aż tak głupi. I poszukaj Angeliki Kaufmann, która dostarczy ci kilka dobrych trawionych arkuszy do Wertera. Ten drobnomieszczański i rzetelny sposób obrazowania po prostu pod koniec lat 80. już nie był wystarczający. I wynikało to z jednej strony z takich zmieniających się poglądów na sztukę i wpływu na te poglądy młodszego pokolenia. W latach 80. ten styl Chodowieckiego trochę się zmienia. On próbuje szukać tego takiego tego sposobu wyrazu na to, żeby jakby sprostać tym klasycznym już wymaganiom, ale no tak wychodziło mu to tak jakby średnio. Ostatecznie krytykowane były te małe formaty, to, że one są zupełnie niepotrzebne tak naprawdę, te ilustracje, że wykształcony człowiek w ogóle nie zwraca uwagi na te ilustracje, czytając te książki. Także te opinie z czasem były coraz gorsze, co nie zmienia faktu, że Daniel Chodowiecki najbardziej popularnym ilustratorem w XVIII wieku był. No i urodził się w Gdańsku przede wszystkim, tak? Także dziękuję Państwu bardzo. I oczywiście czekam na pytania, tak?